Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Po tym symbolicznym geście prezydenta Kaczyńskiego w stosunku do byłego premiera, a pamiętam, że od 2005 roku czekaliśmy na taki gest po nieskonsumowanej koalicji PO-PiS, wydawać by się mogło, że wszystko się zmieni. Jest pan prezes Kaczyński, to może pani poseł wyjaśni, na czym polegał gest. Sądziliśmy, że niemożliwe jest możliwe. Ile lat trzeba będzie, żeby był następny gest? Tym razem pani posłanki Zalewskiej w stosunku do aktualnej pani premier. Nie za dużo marnujemy tego czasu. Polskie przysłowie mówi, czas to pieniądz. Ale nawet mając wielkie pieniądze, których nie mamy, szczególnie polskie rodziny, czasu straconego nigdy się nie odkupi. Szczególnie czasu straconego na kłótnie, na waśnie, na wojny. Dzisiaj innego nam trzeba. Politykowania, rozmowy. Jeśli w tej sytuacji, która jest, tej niepewności współczesnego świata, nie tylko potęgowanej tym, co jest za wschodnią granicą na Ukrainie i wokół konfliktu o demokratyczną Ukrainę, ale także tej wielkiej niepewności w światowej i europejskiej gospodarce, tych zagrożeń terroryzmem, tych fundamentalnych pytań, które stawiają sobie nie tylko Polacy. Czy jesteśmy bezpieczni? Odpowiadamy sobie na te pytania tym, co dotąd mieliśmy na tej sali. W wykonaniu jednego z klubów opozycyjnych, to znaczy, że nie rozumiemy powagi sytuacji. To znaczy rozumiemy, że chcemy być takimi, jakim byliśmy wczoraj, przedwczoraj i 10 lat temu. A czas nowego przywództwa i nowej polityki, czas innego, rozumnego rywalizowania także między nami. Nie poprzez rywalizację, poprzez wojnę i walkę, ale rywalizację poprzez zdolność do współpracy i współdziałania. Nawet wtedy, kiedy jesteśmy w różnych opozycjach i w różnych koalicjach. I mówimy to na miesiąc czy półtora miesiąca przed wyborami samorządowymi, w której na nowo układają się te puzzle i powinna się tworzyć nowa Polska, zdolna do współpracy i współdziałania, oparta o stare, sprawdzone wartości i możliwości budowania nowego potencjału. Czy takim językiem dzisiaj mamy się ze sobą komunikować po wystąpieniu przedstawicielki tego klubu, także w samorządzie? I czy z tego wyjdzie jakaś nowa wartość dla Polski i Polaków? Otóż nie. Chcę w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego zapewnić. PSL, tak jak dotąd, racjonalne, pragmatyczne i odpowiedzialne, tworzące przestrzeń do mobilizowania Polaków i w terenie, i w Warszawie, w każdym samorządzie, w każdej przestrzeni, szukające porozumienia i kompromisu, wyciągające rękę nawet dla tych, których głównym problemem w zeszłą środę były relacje między dwoma osiołkami, tam w Poznaniu. Chcę powiedzieć z całą mocą, nie ma naszego przyzwolenia na ten sposób komunikacji, taki rodzaj polityki. Wzywamy was do opamiętania. I teraz najważniejsze. To jest nie tylko kontynuacja tej koalicji lat 2007-2014. To jest nie tylko kontynuacja tego, co dotąd robiliśmy, co przyniosło Polsce i Polakom wzrost prestiżu, powagi, ale także zwiększyło szanse rozwojowe. To jest także propozycja nie tylko politycznego trwania i prostego administrowania tu w rządzie, tu w parlamencie i tam w terenie. To jest propozycja nowego, pozytywnego scenariusza dla Polski, rozpisanego także na po 2015 rok. To jest propozycja dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy nie tylko potrafią przeszkadzać innym w przemówieniach, ale także dają wkład w pracy parlamentarnej i terenowej. Bo nie wiem, jak będziemy zaklinać się na tej sali i wzywać do współpracy, jeśli nie okażemy sobie szacunku, jeśli nie potrafimy sobie okazać zaufania. My, politycy, to nie mówmy o tym, że polityka spoczęła na dnie. Otóż po jednym z dzisiejszych wypowiedzi mogę powiedzieć tak. Odbiliśmy się od dna, ale w drugą stronę. Jeszcze głębiej w dół. A trzeba iść do góry. Z młodymi naprzód iść po życie, sięgać nowe, po lepszą Polskę. I to jest zadanie dzisiaj dla racjonalnych i odpowiedzialnych polityków. Ja rozumiem, że koledzy z opozycji tak się bardzo rwą, aby to mityczne państwo Prawa i Sprawiedliwości, ale pisane normalnie, nie z tym zadęciem, nie z tymi literami, nie z tymi barwami, ale pragmatyczne i racjonalne, chroniące nasz interes narodowy poprzez przedsiębiorczość, gospodarkę, mądrą politykę prorodzinną, chroniącą to, co jest dzisiaj najważniejsze.
wspólnotę Polaków. Z jaką łatwością państwo chcecie przekreślić te 25 lat, 10 lat obecności w Unii Europejskiej, 15 lat obecności w NATO. Z jaką łatwością chcecie też przekreślać ten codzienny sukces Polaków. A przecież Polska się zmienia. I zmienia się na lepsze. I żadni krytykanci i pesymiści nie przekreślą tego Polakom dorobku. Przekonacie się już wkrótce w wyborach. Dlatego też chcę powiedzieć z całą mocą, że to nie jest tak, że nowa pani premier w tym samym rządzie, tej samej koalicji od 2007 roku wyciągnęła pod potrzeby tego exposé nowe, niedopracowane dokumenty, postulaty czy hasła. Kiedy popatrzycie państwo, choćby w obszarze przedsiębiorczość i gospodarka, aktywizacja, innowacyjność na program rozwoju polskiej przedsiębiorczości, na wypracowane rozwiązania przez Radę Gospodarczą przy ministrze gospodarki, dostrzeżycie tam olbrzymi wysiłek. I dlatego z dumą i satysfakcją Polskie Stronnictwo Ludowe mówi, tak, znalazło się w tym exposé 10 bardzo istotnych, bardzo potrzebnych zdaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego obszarów, którym pokazujemy racjonalność i konsekwencje. I to nie dotyka tylko prostych rozwiązań społecznych, bo chcę też zwrócić uwagę, że w tych pomysłach, nad którymi pracowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, z młodym, ale jakże doświadczonym ministrem na czele i jego także społecznymi partnerami, jest bardzo dużo tego, co współtworzy kapitał społeczny. Bo żeby być gotowym do pomocy, także ze strony państwa, trzeba od siebie ofiarować aktywność, mobilność. Dlatego też mówimy o tych programach, w których jest miejsce na aktywność i pieniądz samorządowy, środki unijne, ale także organizacje i ruchy pozarządowe. Bo Polska musi być jak nigdy dotąd jeszcze bardziej obywatelska, jeszcze bardziej solidarna, jeszcze bardziej rozumna. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zdaję sobie sprawę, że niektórzy nie tylko słowo patriotyzm by chcieli przypisać tylko sobie. Nie tylko myślą o tym, że wystarczy zakrzyczeć tego, który jest w innym obozie politycznym. Ale chcę z całą mocą powiedzieć, że z dumą dostrzegam w tym exposé to, co było przedmiotem pracy także środowiska i zaplecza rządowego. Kiedy 6 grudnia 2012 roku zostawałem wicepremierem i ministrem gospodarki, mówiłem o tym, że potrzebne nam nowe, zdrowe relacje między aparatem skarbowym a podatnikami i przedsiębiorczością. Mówiłem o potrzebie uchwalenia nowej ordynacji podatkowej. Wsparł ten pomysł. Moment, panie pośle, moment. Wsparł ten pomysł i jednoznacznie udzielił mu poparcia pan prezydent. I dzisiaj jest to jeden z kluczowych elementów ministra finansów, ministra gospodarki w jednym rządzie. Uwaga, ten pomysł, te zasady, te założenia tej ustawy są już skonsultowane po raz pierwszy w historii polskiej przedsiębiorczości elektroniczną drogą z 860 tysiącami polskich przedsiębiorców. Nie mówimy tylko o przyszłej ustawie o swobodzie gospodarczej. Założenia tej ustawy są gotowe, a nawet projekt będzie za chwilę gotowy tu w Sejmie. Mówimy też, jasne, niszczymy, osiągnijcie to, co my po światowym kryzysie, ponad 6% wzrostu polskiego eksportu, kwiaty przyśle i kosz jabłek. Tylko zróbcie to. W związku z tym mówimy bardzo wyraźnie. Nam trzeba mądrej polskiej przedsiębiorczości, bo żeby skutecznie ścigać się ze światem, żeby być 6. gospodarki, 5. gospodarką za kilka lat w Unii Europejskiej, trzeba motywować Polaków do wspólnoty, do aktywności, przygotowywać to, za co szczególnie odpowiedzialne jest nowe części państwo. Dlatego też z satysfakcją patrzę na to, że mamy ten mocny impuls zwiększania kapitału społecznego i wspierania polskiej przedsiębiorczości poprzez wzmocnienie szkolnictwa zawodowego. W tym kształcie realizowanym we współpracy z samorządami, poprzez ministra edukacji narodowej i w tym kształcie ze współpracy z przedsiębiorcami poprzez szkolenie dualne przez ministra gospodarki. Cieszy mnie też to tak mocno, że mamy tutaj na tej sali, może nie powszechne jeszcze, ale sądzę, że będzie niedługo powszechne, zrozumienie, że eksport, dobre osadzenie w globalizacji, otwieranie nowych rynków, to jak dobra gospodyni posiadania jajek w kilku koszykach, kilku partnerów, jest dzisiaj fundamentalnym zadaniem.
Ja rozumiem, że część parlamentarzystów, szczególnie z opozycyjnych ław, ostatnio mało pracowała. I on z tym z taką łatwością patrzy na pracę innych i tylko huraganem śmiechu reaguje. Jakże ważna jest nie tylko dywersyfikacja dostaw gazu, ale dywersyfikacja i zdobywanie nowych rynków. Że to Go Afryka, że to otwieranie na Amerykę Południową, na Północną, na Kanadę, dobre przygotowanie polskiej przedsiębiorczości nie na etapie kształtowania i polskiego wpływu na umowę o strategicznym partnerstwie, ale mądre poszukiwanie partnerów, przyzwyczajanie do tego, że polska przedsiębiorczość to nie jest tylko i nie może być tylko 58 tysięcy eksporterów. To musi być za 3 lata 150 tysięcy eksporterów. Że ten postulat o reindustrializacji polskiej gospodarki, nie zakrzyczycie państwo siły głosu polskiego ministra gospodarki. Gospodarki, która... Gospodarki, która oczekuje wsparcia. Gospodarki, która oczekuje rozumnej strategii. Dlatego tak ważne jest, żeby nie tylko deklarować i obiecywać, ale wyznaczać perspektywę. Zaśmieją się za chwilę niektórzy posłowie. Wczoraj byłem w Gliwicach. 10-letnie uczestnictwo w polskiej przestrzeni gospodarczej NGK, technologicznej firmy japońskiej przemysłowej z najwyższej światowej półki. 2,7 tysiąca zatrudnionych, będą zwiększać zatrudnienie, ale obok, zaraz, pod Ujazdem, w miejscowości Zimna Wódka, na Opolszczyźnie, amerykańska firma z rolniczej Indiany wchodzi do specjalnej strefy ekonomicznej. Do specjalnej strefy ekonomicznej przynosi 51 patentów i mówi, co jest dzisiaj ważne i dlaczego przyszła do Polski. Po pierwsze, bo jest stabilność i przewidywalność polityczna. Po drugie, bo jesteśmy w Unii Europejskiej i w NATO. Po trzecie, że są dobre prognozy dla polskiej gospodarki. Po czwarte, że jest wspaniały naród. Ludzie, którzy szanują tych, którzy potrafią współpracować i dają od siebie. Po piąte, że jest blisko, są uniwersytety. Te ze Śląska i te z Opolszczyzny. I dopiero po szóste, że jest możliwość po zainwestowaniu i zarobieniu odpisów i ulg podatkowych. Patrzcie, jak zmieniło się to w ciągu 25 lat i żadnym krzykiem tego nie zburzycie. I dlatego też mówię z całą mocą, że w tej polityce, którą nakreśliła expose pani premier Kopacz, jest równowaga pomiędzy tym, co trzeba gospodarce i przedsiębiorczości, a tym, co trzeba społeczeństwu. Że jest też człowiek jako źródło polskiego przyszłego narodowego sukcesu. Ja wiem, jak was to boli, że po raz pierwszy w historii polskie rodziny ze wsi będą miały nowy mechanizm finansowania rodzicielstwa i wsparcia ze strony państwa. Ja wiem, jak was to boli, że będzie ten mechanizm, którym będziemy rekompensować przedsiębiorcom utraty tych zysków nie tylko na wypadek embarga rosyjskiego. I że doprowadzimy do tego, że przekształcimy fundusz antyglobalizacyjny w Europie do takiego właśnie sprawnego mechanizmu. I ja wiem, jak wam to boli, że w ostatnim czasie, nie za waszych rządów, powstały te cenne inwestycyjne rozwiązania dotykające zapotrzebowania na polski węgiel. Ja wiem, że jak was bardzo boli, że w Sejmie są 3 ustawy wypracowane, które pozwolą inaczej patrzeć na handel i na konkurencję. Do tego wzywacie. Jak się pojawi propozycja rządu, potraficie tylko śmiać się, wykrzykiwać i z niechęcią patrzycie na wszelkie rozwiązania. Otóż chcę powiedzieć z całą mocą, nie im gorzej, tym lepiej. Bo o Polskę i Polaków tu chodzi, a nie o wynik opozycji, tej czy innej w nadchodzących wyborach. Panie Marszałku, Szanowna Izbo, i dlatego w odpowiedzialności za to, co jest przed nami, do wszystkich ludzi dobrej woli, nie tylko w tym wymiarze politycznym, bo jest to rząd, w którym nie ma lewicowych polityków, ale rząd szerokiej koalicji centrum chrześcijańsko-ludowo-konserwatywnej. Jest troska o polską rodzinę. Są nowoczesne rozwiązania społeczne, prorodzinne, na których nam bardzo zależy.
i jest jednocześnie zrozumienie dla potrzeb przedsiębiorczości. I jest także pełne przekonanie, że abyśmy mogli to zrealizować nie tylko w roku 2015, ale kolejnym, jest potrzebny co najmniej 3% PKB wzrostu corocznie. Jest potrzeba zejścia poniżej 8%, jeśli chodzi o bezrobocie. I możemy to zrobić razem lepiej, a nigdy przeciwko sobie. I o to Polskie Stronnictwo Ludowe apeluje. Będziemy głosować za tym rządem, bo głosujemy za stabilnością i rozwojem i lepszą przyszłością Polski. Mówimy to Polakom z pełnym przekonaniem.